Cześć, dzisiaj tak na bardzo szybko chciałabym Wam pokazać unboxing paczki, którą tak naprawdę zamówiłam wczoraj rano, a już dzisiaj po południu już ją miałam tutaj w domu. A zrobiłam zakupy w Fazike, to jest sklep firmowy marki P13 i chciałabym od razu zaznaczyć, że zakupy robiłam z własnej kieszeni, więc to nie jest post ani wideo sponsorowane, tylko po prostu miałam potrzebę zrobić zakupy w Fazike. Chciałam już powiedzieć, że ta paczka jest mega ciężka, po prostu chyba na pewno 2 kilo waży, jak nie więcej. I nagrywam na podłodze, ponieważ na biurku nie ma miejsca, jestem w trakcie kilku projektów, więc zaczynamy otwierać. Paczki Fazike zawsze są bardzo dobrze zabezpieczone. Każda luka jest wypełniona. Jak widzicie, zamówiłam bardzo starą kolekcję. Tutaj lata właśnie mucha, czyli to będzie gość, bohater drugiego planu. Zamówiłam kolekcję Rosy Cozy Christmas. Nigdy nie miałam tej kolekcji, a w dziale outletowym w Fazike była promka. Słuchajcie, i takie pudełeczko w outlecie, w jednym takim zestawie są 3 sztuki. Kosztowało chyba niecałą złotówkę. Jeszcze później Wam napiszę, bądź same po prostu sprawdźcie. I pokażę Wam, jak ogólnie wszystkie party boxy wyglądają tak samo. O, tu jest nawet pokazane. To są takie pudełeczka i one wyglądają tak samo. I doszłam do wniosku, że tak naprawdę one są w outlecie, ale jak najbardziej przydadzą się, jeżeli chodzi o świąteczne upominki. Pamiętam, że w zeszłym roku bardzo mi brakowało właśnie takich pudełeczek, więc nie mogłam przepuścić tej okazji i zakupiłam, słuchajcie, 10 takich pudełeczek, ponieważ cena naprawdę była rewelacyjna i wiem po prostu, że na pewno to wykorzystam. Wzięłam sobie jeszcze takie girlandy. I te girlandy z myślą o tym, że to mogłyby być tak naprawdę bileciki, ale tak samo właśnie dołączone do tych pudełek, żeby po prostu napisać, dla kogo co jest. I widzę tutaj, że dostałam gratisiki. Teraz robiąc zakupy w Fazike, można napisać, że prosi się o takie karteczki, które po prostu były włożone jako, widzicie, etykiety do innych produktów i napisać, jakie desenie. Można wejść na Fazike, Kasia tam aktualizuje i pisze, jakie są właśnie dostępne, więc zamiast P13 wyrzucać, bo to jest pełnowartościowy papier scrapbookingowy, to jest taki eko-recykling, każdy coś zyskuje, P13 nie wyrzuca świetnej jakości papierów, etykiet, które im zostały, a my mamy za to świetny produkt do tworzenia tła. Ja poprosiłam o deseczki. Jak widzicie, dostałam mnóstwo, więc takie deseczki. I widzę, że tu jeszcze dostałam kwiatuszki i takie deseczki. I tu mam kropeczki. O, i tu daję do Rosy Cozy paseczki. Super. Więc kto pakował, dziękuję bardzo. Kolejne gratisiki, podziękowania. O, tu mamy mapę. Tu mamy taki zestaw. Dajcie znać, jak wykorzystujecie gratisiki. Chętnie zainspiruję się, a jeżeli Wam brakuje inspiracji, dajcie znać, bo ja bardzo lubię tworzyć z gratisików. A tu, patrzcie, jakie wielkie dechy dostałam. Olbrzymie, taka ilość. No, nie spodziewałam się takiej ilości. Ekstra. I tu jest, czyli to były etykiety do Candy Box. Z tego to wychodzi. Super. I powiem Wam, że mam ploter. Już na ostatnim unboxingu mówiłam o tym, że mam ploter. I okazuje się, że papiery P13 idealnie nadają się do plotowania. Super wycinają. Idealnie się przyklejają do maty. I nie rwą się, są świetnej jakości i po prostu wykorzystuję je. Dostałam jeszcze takie grawerowane tektureczki z gratisie. O, to tasiemeczek, super. I jeszcze z logo i kółeczka. To idzie na dział gratisików. I
teraz nie wiem, czy ja to zamówiłam, czy jako gratis dostałam, ale chyba to jeszcze jako gratis dostałam. Są wymieszane różne kolekcje, jak widzicie. O! A to sobie zamówiłam. Takie tagi handmade with love, bo w święta zazwyczaj robimy gdzieś mi ciasteczka dla dziadków, dla sąsiadów, cioć, wujek i tak dalej. I doszłam do wniosku, że to będzie super. A tutaj te bileciki są w ramach bycia w klubie Fuzzy Cat Club i tam jest specjalny dział dla uczestników, członków grupy Fuzzy Cat Club. To są takie członkostwo w klubie, gdzie można, gdzie są warsztaty i dziewczyny właśnie mają taki dostęp do unikalnych produktów, które mają tylko członkinie. I zamówiłam sobie również naklejki. Dosyć większą ilość, jak nie chcecie widzieć, jakie to są naklejki. I tutaj właśnie do tego Rosy Cozy, żeby do tych pudełek na święta i do projektów z dziećmi, bo one uwielbiają robić kartki, bileciki, więc zamówiłam też taką większą ilość tych naklejek. Naklejki literki, moim zdaniem bardzo praktyczny, przyda się, jeżeli chodzi o wszelakie projekty, bądź do bullet journalu, który zaczęłam prowadzić w styczniu tego roku i bardzo mi się spodobało. Co tu jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o rzeczy klubowe, to też są tylko limitowane edycje takich kart do wycięcia z Fuzzy Cat, więc tutaj może te Fuzzy Cat rzeczy położę, żebyście sobie widziały dostęp do jakichś unikalnych produktów jest Fuzzy Cat. W najbliższym czasie będę robić projekt z 18 i oczywiście będę korzystała z plotera, ponieważ mam pliki SVG od P13, które można po prostu idealnie dostosować do tych cyferek, więc nie będę musiała sama tego wycinać ani odrysowywać, tylko po prostu wrzucę w ploter i voilà, będzie gotowe. Kto ciekawy, niech subskrybuje bądź obserwuje mnie na Instagramie i na P13, bo tam pojawi się inspiracja. No i słuchajcie, zamówiłam art journale. Art journal to jest taki notes, zeszyt formatu zeszytu tradycyjnego. Zobaczcie, każdy jest spakowany w folijeczkę, czyli bezpiecznie będzie przechowywany. Zakupiłam 10 sztuk z myślą o moich córkach oraz o tym, żeby robić grudniownik. W środku karty są gładkie, bardzo sztywne. Gramatura chyba nie jest opisana, ale naprawdę dużo wytrzymuje, bo to jest art journal, czyli możemy używać różnych mediów w środku, tusze, farby. No wiadomo, że im więcej wody, to tym bardziej ten papier będzie miękki, ale naprawdę uwierzcie, że papier jest gruby i dużo wytrzymuje, więc mam plan zrobić grudniownik, dać moim dziewczynkom i właśnie robić projekty, korzystając właśnie z tych wszystkich rzeczy dedykowanych tej kolekcji. Zamówiłam również travel journale. Travel journal jest po prostu o te 4 cm węższy, jeżeli chodzi o art journal. W środku ma identyczny papier. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o travel journal, to też jest idealny sposób na tworzenie notatek. Ja nie korzystam z niego jako typowo travel journal, ponieważ jeszcze się uczę tworzyć wpisy do travel journal, ale zazwyczaj to jest po prostu dla mnie notes, jak idę na zebranie rodzicielskie. I słuchajcie, i te wszystkie zeszyty, te travel journale, art journale w sklepie kosztowały, żeby Wam nie skłamać, to jest mój paragon tych moich zakupów. I zaraz Wam powiem, gdzie jest ta cena. Travel journal Rosy Cozy. Jest ten rabat. No grosze, dziewczyny, grosze kosztowało i teraz już nie mogę tego znaleźć, jakby nie mogę. 40 groszy to kosztowało. Coś w tym stylu. Więc mamy z kolekcji Hello Beautiful, to też również będę się dzielić z moimi dziewczynami. Ale też kupiłam, tutaj mam taki travel journal, jest piękny i elegancki. Też zamówiłam sobie kilka sztuk tego,
z myślą taką właśnie, żeby też do moich paczek w rozdaniach po prostu jakby dołączać, może ktoś będzie miał tego bakcyla i zacznie tworzyć travel journale. Dużo tego napiszcie mi, czy Wam to przeszkadza, czy nie, czy dacie radę z tym. A przede wszystkim ogólnie weszłam na Fuzzy Cat, ponieważ chciałam kupić jedną rzecz, no ale wiecie jak to jest. O, tutaj dostałam bardzo ładnie tą kładkę. Dziewczyny już widzę, że nie zawijały, żeby się nie zniszczyła. Popatrzcie, każdy, kto robi zakupy Fuzzy Cat, ma zakupy ogólnie owijane w taką owieczkę. Ja nie miałam, bo miałam za dużo produktów, ale można to wszystko pięknie powycinać i naprawdę przydaje się bardzo. Tutaj widzę, że dostałam jeszcze drzwi. To są takie owiki właśnie, P13 wychodzi z inicjatywą, że nie wyrzuca, bo to jest recykling, więc można w kreatywny sposób wykorzystać te drzwi i stworzyć naprawdę fajny projekt, layout, okładkę, czy cokolwiek, żeby po prostu wykorzystać papier. A tak naprawdę zakupy robiłam z myślą o tym, żeby to kupić. A przy okazji kupiłam to wszystko. Dajcie znać, czy Wy też tak macie. Więc tak, zamówiłam taki organizer. I jeszcze to są chyba tak, dwa takie i jest rysunek do tego. Dwa takie, a tutaj już tego nie widać. Ogólnie podobne to są takie te otwarte, ponieważ jeszcze w Fuzzy Cat można kupić te organizery szufladkowe, czyli one mają po prostu jakby wieczko i są szufladki do wyciągnięcia, ale nie miałam jakby wizji, czy rzeczywiście takie z szufladką będą mi potrzebne, ponieważ no nie mam typowo kalaksa, ja mam w szafie wszystkie swoje rzeczy. No i szafy mają głębokość 58 cm, więc nie wiedziałam, czy to w praktyce będzie mi potrzebne, ale z chęcią wzięłam te, żeby poukładać wszystkie moje przydasie, moje efemery, więc dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak składam te pudełeczka do organizacji i czy chcecie zobaczyć Armagedon w moich szafach i razem ze mną zrobić porządki, czy wolicie już zobaczyć efekt końcowy. Do zobaczenia, jeszcze pięknego, miłego popołudnia. Pa!